proszę popatrzeć, jak wyglądało dziś otwarcie nowego domu towarowego w Bielsku-Białej. W samo południe do domu handlowego Klimczok w Bielsku-Białej wpuszczono pierwszą partię klientów. To największy na Podbeskidziu, jeden z największych w kraju dom handlowy. Ekipa telewizyjna przyjechała do Bielska z zamiarem pokazania tego nowego sklepu, ale w obliczu tego, co zastaliśmy na miejscu, sama sprawa sklepu przestała być ważna. Tu rozegrał się po prostu ludzki dramat. Co się pani spieszy do tego sklepu? Nie, na co nie pani spieszy się, bo ja chcę już wyjść. Ale co pani chciałaby tu kupić? Nic już nie chcę kupić. Niech pani... Tak szybko, ale po co? Jak po co? Bo wszystko. W tej chwili jest no, paradoksalna sytuacja, ale jakoś trzeba się będzie z tym uporać. Przepraszam pana najmocniej. Widzę, że coś się panu udało kupić. Co to jest? Swetr, dres, koszulę. Teraz już trochę spokojniej niż tam na dole, tak? Niech mi pan to właśnie tak na spokojnie już powie, czy te swetry były warte tych przeżyć na dole. Nie. Nie było to warte. Pokazaliśmy ten materiał, bo tak również wygląda nasze świąteczne kupowanie. Trudno potępiać sprzedających, a tym bardziej kupujących. Wypada tylko podziękować milicji, że dziś w domu towarowym Klimczok nie było ofiar. Można natomiast apelować do naszych ekonomistów, by jak najszybciej przywrócili normalność naszemu życiu i do nas, byśmy przy wracaniu tej normalności sprzyjali. Sport i pogoda. A w sporcie czas plebiscytów.